Siostry i bracia, znany jest sugestywny obraz namalowany przed laty przez jednego z meksykańskich artystów, Davida Alfaro Siqueirosa. Ten obraz zatytułowany Nasze czasy. Przedstawił na nim postać ludzką z wyciągniętymi przed siebie rękami i z obłym kamieniem zamiast głowy. Jest to postać ślepa, milcząca, bezradna. Rozwarte puste dłonie i twarz, maska pytają dramatycznie o sens życia i działania. Pytają natarczywie i wyzywająco, dokąd zmierzamy. Nic na aktualności nie stracił ten obraz, ani ten podpis, bo współczesne czasy, zachwycające, piękne, wspaniałe, są jednocześnie niepokojące, bowiem zdobycze cywilizacji sprawiają, że człowiek może zagubić się, może być podeptany. I wy, drodzy adepci dziennikarstwa i komunikacji społecznej, wiecie o tym najlepiej, bo media to wspaniała zdobycz cywilizacji, bo mediami można się zachwycać, bo w mediach można się zrealizować, ale można również zniszczyć człowieka. Można również poprzez te media sprawić, że drugi człowiek zostanie zawieszony w próżni. Jeden z najwybitniejszych reportażystów i publicystów, który zresztą był podejrzewany o współpracę z poprzednimi władzami, Ryszard Kapuściński w Imperium w 1993 roku pisał tak. Cywilizacja, która nie zadaje pytań, które wyrzuca poza swój obręb cały wyrażający się właśnie pytaniami świat niepokoju, krytycyzmu i poszukiwań, jest cywilizacją stojącą w miejscu, sparaliżowaną, nieruchomą. Ktoś, kto kończy studia, i to na uczelni papieskiej, musi sobie zadać pytanie, po co żyje człowiek? Jaki jest jego cel? Po co ja żyję? Ale wtedy, niezależnie od religijności, musi powstać pytanie o Boga. W chrześcijańskiej ekonomii zbawienia człowiek przede wszystkim powinien wielbić Pana swoim życiem, swoimi wyborami. I wy kończycie dzisiaj studia po to, aby iść i wielbić Pana. W języku angielskim uwielbienie to worship. Jest to forma skrócona wyrazu worthship, czyli uznanie czyjejś wartości. Wielbić znaczy wartościować. Każdy musi tego dokonać. Jeśli nie wielbi Boga, musi wielbić coś innego. I jeśli ci, którzy mają narzędzia nie tylko mówienia prawdy, docierania do prawdy, ale wy doskonale wiecie, że macie również narzędzia manipulacji. Musicie sobie uświadomić, że jeśli nie Bóg, to wtedy będziemy wielbić zupełnie coś innego. Karierę, a może pieniądz. Ale my chcemy wielbić Boga w konkretnych dziełach. I dlatego dzisiaj w tej świątyni, w tej bazylice chcemy uwielbić Boga poprzez nasze studia. Wy doskonale wiecie, że nie było wszystko idealnie, że było wiele trudności, że może pojawiały się łzy, a może zwątpienie, czy to jest ten kierunek. Ale jakże Boga nie wielbić, skoro jesteście tu dzisiaj? Trzeba również wielbić, chociaż niektórzy się pewnie uśmiechną, Boga w naszych wykładowcach, którzy nieraz wyciskali z nas różnego rodzaju emocje, uczucia, a może nawet łzy.
ale chcę wam powiedzieć, że wy się teraz przesiadacie. Przestaniecie być uczniami. Może dla niektórych staniecie się mistrzami, a przede wszystkim mistrzami w swoim życiu prywatnym. Trzeba uwielbiać Boga w drugim człowieku, bo tylko wtedy można dostrzec w nim dobro. I tylko wtedy można powiedzieć: tak, nie zawsze był ideałem, ale czegoś mnie nauczył. A wy musicie, kochani, przejść od wiedzy do mądrości, a to nie jest takie proste. I dlatego tak bardzo trzeba wielbić Boga również w naszych relacjach i nawiązanych przyjaźniach. Przecież na tych studiach poznaliście się. Może nawet są jakieś pary, które niedługo staną na ślubnym kobiercu. A my, wykładowcy, chcemy uwielbiać Pana w was, w studentach. I jest czas na to, żeby w tym miejscu powiedzieć: dziękujemy wam za to, że byliście tymi, którzy nas mobilizowali. Za to, że pozwoliliście poprzez stawiane przez was nam wymagania rzeźbić siebie, rzeźbić własną mądrość. Choć wiecie doskonale, że wykładowca zawsze chce mieć rację. Kochani, każdy z was kończy studia i musi zadać pytanie, dokąd zmierza. Jakimi środkami chce swoje pragnienia i marzenia osiągnąć? W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy starotestamentalną zasadę oko za oko, ząb za ząb. Nie tegośmy was uczyli. Prosiliśmy poprzez cały cykl studiów, abyście godziwymi środkami szukali prawdy. I dlatego na koniec nie będę się wysilał, nie będę moralizował, nie będę wymyślał jakichś zasad. To, co sprawiło, że gdzieś znalazłem sens życia, zawdzięczam świętemu Janowi XXIII, który w młodości napisał 10 rad dla człowieka młodego. Niech to będą nasze życzenia dla was, a może rachunek sumienia, a na pewno droga. Pierwsze. Tylko dzisiaj postaram się wyłącznie żyć dniem dzisiejszym, nie chcąc rozwiązywać za jednym zamachem wszystkich problemów mego życia. Drugie. Tylko dziś maksymalnie zatroszczę się o moją postawę, być uprzejmym, nikogo nie krytykować, ani tego nie pragnąć, nie uczyć karności nikogo poza samym sobą. Trzecie. Tylko dziś będę szczęśliwy w przekonaniu, że zostałem stworzony, aby być szczęśliwym. I to nie tylko w przyszłym świecie, ale również teraz. Czwarte. Tylko dzisiaj przystosuję się do okoliczności i nie będę domagał się, by to one przystosowały się do moich planów. Piąte. Tylko dziś przeznaczę przynajmniej 10 minut na dobrą lekturę, pamiętając, że jak pokarm jest potrzebny dla życia ciała, tak dobra lektura potrzebna jest do życia duszy. Szóste. Tylko dziś uczynię przynajmniej coś dobrego i nikomu o tym nie powiem. Siódme. Tylko dzisiaj uczynię przynajmniej jedną z tych rzeczy, których czynić nie lubię, a jeżeli moje zmysły czułyby się pokrzywdzone, postaram się, by nikt o tym się nie dowiedział. Ósme. Tylko dzisiaj sporządzę szczegółowy plan dnia. Może nawet nie wypełnię go dokładnie, ale go zredaguję. Będę się strzegł dwóch nieszczęść: pośpiechu i niezdecydowania. Dziewiąte. Tylko dzisiaj będę wierzył niestrudzenie, nawet gdyby okoliczności mówiły co innego, że dobra opatrzność Boża opiekuje się mną tak, jakby nikogo innego na świecie nie było. Tylko dzisiaj nie będę się lękał. Szczególnie zaś
nie ulęknę się radować pięknem i wierzyć w dobro. Kochani, życzymy wam, abyście w swoim życiu kierowali się spójnym systemem wartości. I kiedy będziecie na szczycie swoich karier dziennikarskich, pamiętajcie, my ciągle jesteśmy, ciągle uwielbiamy Pana w was i ciągle czekamy na to, że ta nasza praca, wspólna praca, wyda piękne owoce.